fortepianu Juliusza Słowackiego, to dzisiaj książka, która czytana będzie praktycznie w całej Polsce. Tak, my już dzisiaj rozpoczynamy 13. edycję Narodowego Czytania. W tym roku będziemy czytać właśnie fragmenty Juliusza Słowackiego Kordiana. Do naszej akcji przyłączyło się wiele osób, które dzisiaj odtworzą rolę, odczytają te role. Odczytamy pierwszy akt wspólnie razem, spróbujemy to zinterpretować. Również zaszczycą naszą obecnością nasi uczniowie z klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Sosnówce. Niebawem tutaj do nas dotrą. Także już powoli się zbierają osoby czytające, na które bardzo czekamy. I myślę, że w pięknej scenerii, tutaj w otoczeniu zieleni, ku zadowoleniu osób nawet przejezdnych. Przejezdnych, tak. Tak. Przypadkowych. Tak. Czy inaczej czyta się w scenerii otwartej przestrzeni, wśród drzew, w pełnym słońcu, czy jednak w zaciszu gdzieś tam biblioteki, domu, pokoju, jak Pani myśli? To jest zupełnie inny odbiór książek? Zupełnie inny, dlatego że dochodzą takie bodźce zewnętrzne i też próbujemy pokazać naszej społeczności lokalnej, że to jest narodowe, wielkie, nasze wspólne święto i te osoby, które przechodzą, mogą się włączyć choćby nawet w posłuchanie tego tekstu. Także to jest bardzo miłe, przyjemne i zawsze robimy to w plenerze.